Witajcie, z tej strony Piotrek. Dzisiaj Wam pokażę pojedynek Anglia versus Belgia. No i dzisiaj zobaczymy, kto wygra. Czy Anglia, czy Belgia. No, oczywiście kupiłem jedną paczuszkę. Jeszcze Wam powiem, że na następny odcinek będę otwierał tego dużego boksa. No albo nie wiem, albo jeszcze szybciej jakiś wymyślę. No to bez przedłużania otwieramy pierwszą paczuszkę. Czekajcie, tutaj sobie odłożę. No i pierwsza paczuszka to jest ta do gry FIFA World Cup. Brazylia, bramkarz to jest kto? Alisson. Alisson, Brazylia, bramkarz. Ekwador. Ener. Valencia. O, ten Valencia, co ostatnio tam strzelił gola. I mamy United Arab Emirates. Nie wiem, co to jest za klub. Kolejna karta to jest Holandia. Virgil van Dijk. No i mamy Chorwacja. Mate Kavić. Chyba tak. Teraz Maroko. I mamy proszę Państwa 1-0 dla Belgii. Mam nadzieję, że jeszcze coś się trafi z Belgii. Albo z Anglii. No, żeby było ciekawiej, bo ostatnio Meksyk versus Polska. No, Meksyk wygrał tutaj 1-0. Ale mamy Belgia teraz 1-0. I ciekawe, czy Belgia wygra 1-0, czy jeszcze Anglia coś dorzuci. No, teraz Niemcy. Leon Goretzka, Niemcy. I mamy 2-0 dla Belgii. Romelu Lukaku wpada na pomoc dla Belgii. No to mamy 2-0. Takie o karty mam z Belgii. Takie o. No. No i nie mogę uwierzyć własnym oczom. I wpada też na pomoc Top Master Kevin De Bruyne. Już powtórka, bo ona tam na jednym odcinku Wam pokazywałem. Jak grała właśnie ta... Jak właśnie Wam pokazywałam Top Master Kevina De Bruyne. Ale teraz wpada jeszcze na pomoc powtórka. No i jeszcze Anglia chce dorównać Jordan Pickford. Bramkarz, Anglia. No i to jest na razie wszystko. No brawo, brawo, bić brawo dla Belgii, bo Kevin De Bruyne Top Master. Belgia, Thomas Meunier. No i Romelu Lukaku. No a niestety Anglia przegrała. Jordan Pickford, bramkarz tylko z Anglii. No i to jest na dzisiaj wszystko. No jestem bardzo zadziwiony tym, co się w tym meczu stało, że Belgia wygrała aż 3-1. No więc mówiłem, że ten mecz czuję, że nie będzie porażką. Do widzenia i cześć!